Siostry i bracia, wyciszmy się teraz. Gdy konferencja zawidzie królu. Czapeczki, tak, proszę założyć czapeczki, chusteczki, kapelusze i inne odzienia na głowę. Przepraszam cię. Siostry, rozdaję tutaj czapeczki, także proszę skorzystać. I naprawdę, nie ma żartów. Już, słuchajcie, zakładajcie, bo szkoda czasu, bo zaraz będzie postój. Zaraz? Zaraz. Naprawdę, a ja mam dużo do powiedzenia. Musimy słuchać. I mogę nie zdążyć. Będziemy stać. Całą noc nie spałem, żeby przygotować kazanie i co? I nie mogłem powiedzieć kazania, no to teraz drugą noc nie spałem, żeby przygotować konferencję i nie zdążę, no. Zakładaj te czapki. Dobra, słuchajcie, słyszeliśmy ten opis powołania Dawida dzisiaj rano, to możemy go sobie przeczytać w tych materiałach pomocniczych, które mamy i zaraz do niego przejdziemy, ale najpierw pojedźmy do Betlejem, do miasta urodzenia Dawida i w tym Betlejem oprócz Dawida jest taka, tak jak mówiłem, druga znana postać, która tam się urodziła. Nie wiem, czy się domyślacie, kto to jest. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina. Rzecz Panna czysta porodziła. To nie ten okres. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają królem. Pasterze śpiewają, bydlęka klęka, cuda ogłasza. Domyślacie się, kto tam się urodził? Oczywiście Jezus Chrystus. Dzisiaj na grocie Jego narodzenia, bo narodził się w grocie, zbudowano bazylikę, to znaczy nie dzisiaj, ale właściwie pierwszą bazylikę zbudowała cesarzowa Helena w pierwszej połowie IV wieku, później ją rozbudował cesarz Justynian i tak stoi do dzisiaj. Kiedy się wchodzi do tej bazyliki i przechodzi do groty narodzenia, to mamy tam na miejscu narodzenia, gdzie jest napisano Hic natus est Christus, czyli tu się narodził Chrystus, gwiazdę 14-ramienną. Dlaczego 14? Bo nie 6, ani nie 5, ani nie 4. 4 to ciężko. Czemu 14? Dlatego, że Jezus pochodził z pokolenia i rodu Dawida. A Hebrajczycy w piśmie mają same samogłoski. Te samogłoski też mają znaczenie liczbowe. I gdyby chcieli zapisać imię Dawid samogłoskami, to by było D, W, D. D to jest z pogłoskami, przepraszam. D to jest czwarta. Ktoś słucha jednak, sprawdź. D to jest czwarta litera alfabetu, czyli ma wartość liczbową 4. W to jest szósta litera alfabetu hebrajskiego. U nas jest inaczej. I znowu czwarta, czyli razem wartość tego wyrazu Dawid jest 14. I stąd 14-ramienna gwiazda w miejscu, gdzie narodził się Chrystus. I teraz, żeby to zrozumieć, dlaczego tak ważne jest podkreślanie, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, trzeba zobaczyć, czym jest rodowód u Żydów. On jest tak ważny. Dlaczego? Dlatego, że rodowód, mój ojciec, mój ród, daje mi tożsamość. Sprawia to, że jestem tym, kim jestem. I teraz Pan Jezus w proroctwach był zapowiedziany jako król, który przyjdzie z rodu Dawida. Mesjasz. Pan Bóg zapowiedział Dawidowi, że z swojego rodu będzie pochodził Mesjasz. I mamy dwa rodowody w Ewangeliach. Jeden przedstawia Mateusz. Mateusz pisze swoją Ewangelię do Żydów, dlatego przede wszystkim na tym się koncentruje i właściwie od tego zaczyna. Kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza, to mamy rodowód Jezusa Chrystusa. I Mateusz dzieli swój rodowód na 3 części po 14. I cofa się
od Abrahama, bo też do Abrahama. I znowu ta czternastka to jest odniesienie do rodu Dawida. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego, od przesiedlenia babilońskiego do Jezusa. To jest jedna rzecz. A z kolei Łukasz cofa swój rodowód aż do Adama, do pierwszego człowieka. Bo Chrystus jest tym drugim Adamem, który naprawił to, co pierwszy Adam zniszczył przez nieposłuszeństwo. Chrystus przez swoje posłuszeństwo na krzyżu, przez ofiarę, którą złożył, po prostu przywrócił nam relację z Panem Bogiem. My znowu do Boga możemy mówić Ojcze i możemy chodzić w Jego obecności. I zaczynam od Jezusa Chrystusa, żeby zdać sobie sprawę z ważności króla Dawida. To nie jest jakiś tam przypadkowy król, jeden z wielu. To jest ten król, z którego pokolenia pochodzi Mesjasz, Jezus Chrystus, który również narodził się w Betlejem, bo Józef był z rodu Dawida. Tak więc potomkiem króla Dawida jest Jezus Chrystus. I teraz od razu taki pierwszy rzut oka do tego króla Dawida, bo to jest też bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka. I żeby zaznaczyć po raz kolejny i podkreślić, że Pan Bóg działa nie tylko w życiu ludzi doskonałych. Kiedy patrzymy na Dawida i właściwie na grzech, którego się dopuścił, już o tym wspominałem rano trochę, gdzie zgwałcił Batrzebę, żonę Uriasza Chetyty, a później tego Uriasza Chetytę zabił, bo ta Batrzeba okazała się być w ciąży, to mimo tego grzechu Pan Bóg tak potrafi z tego wyprowadzić jakieś dobro, że Batrzeba znalazła się w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Że to jest niesamowite i można to podkreślić jednym zdaniem, czy jakoś tak, uwaga, uwaga, bo się ktoś da nabrać. Lewa i prawa wolna, lewa i prawa wolna. Można to streścić jednym zdaniem, że Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkiego życia. I bardzo mocno to widać w życiu króla Dawida. Zacznijmy od początku. Teraz już wracamy do króla Dawida i spróbujmy go trochę umieścić w czasie. Mówiliśmy sobie o tych postaciach historycznych, które pojawiają się od 12 rozdziału Księgi Rodzaju. To była pierwsza postać Abraham, gdzieś mniej więcej 1800 lat przed Chrystusem. Jego synowie Izaak i później synowie Izaaka Jakub i Ezaw tam drugi, ale Jakub się bardziej liczy. Czyli to mamy gdzieś tam około 100-150 lat. I później rozpoczyna się wyjście do Egiptu, które z czasem staje się niewolą egipską. Trwa około 400 lat. I to, o czym wczoraj słyszeliśmy o Mojżeszu, to gdzieś jesteśmy w 1250 roku przed Chrystusem. Wyjście z niewoli egipskiej i przyjście do ziemi obiecanej gdzieś 1200 lat przed Chrystusem. Izraelici zaczynają zdobywać tę ziemię obiecaną i wtedy dzielą je pomiędzy pokolenia. Pomiędzy rodziny, które wyrosły z tych 12 potomków Jakuba. Józef to był jego przedostatni syn, najmłodszy był Beniamin i pozostałych 10. Najstarszy był Juda. I kiedy te pokolenia się rozrosły, to one zaczęły zajmować ziemię obiecaną. Każde pokolenie miało swoją ziemię, oprócz Lewitów, którzy pokolenia Lewiego, które służyło w świątyni. No i z czasem tymi pokoleniami, tym Izraelem, który gdzieś tam się tworzył, zaczęli zarządzać mądrzy ludzie, tak zwani sędziowie, jest epoka sędziów. I później, za sprawą Samuela, Pan Bóg powołuje królów. Pierwszym królem był Saul z pokolenia Beniamina. Później powiemy o tym jeszcze przy okazji Pawła, bo on też był z pokolenia Beniamina. Stąd jego imię Saul, czyli Saul. Później był król Dawid i później jego syn Salomon. I te czasy monarchii przypadają na od 1040 roku do 1010 jest Saul. Później od 1010 do 970 jest król Dawid i od 970 do gdzieś 931 król Salomon. Tak więc jesteśmy 1000 lat przed Chrystusem. Izraelici stopniowo coraz większej
terenu zajmują. I na panowanie króla Dawida przypadło zdobycie Jerozolimy około 1000 roku przed Chrystusem, a jego syn Salomon zbudował świątynię w Jerozolimie gdzieś koło, tak jak powiedziałem, umarł w 931, czyli gdzieś na ten czas przypada budowa świątyni w Jerozolimie, która później była zburzona dwukrotnie, za drugim razem w 70 roku już się nie podniosła z ruin i nie ma jej do dzisiaj. Ale przez cały Stary Testament ta świątynia się pojawia i to jest właśnie świątynia Salomona i później odbudowana jeszcze w 515 roku przed Chrystusem po niewoli babilońskiej. Tak więc, żeby to sobie tak uświadamiać, że to nie jest, bo nam się to tak wydaje, że to wszystko jeden po drugim, to są 2000 lat historii przed Chrystusem, które możemy sprecyzować, określić, które są opisane w Starym Testamencie. I teraz idźmy do króla Dawida. Zanim był królem, tak jak słyszeliśmy, był pasterzem, synem Jessego z Betlejem. I stąd ta piękna, te piękne proroctwa, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Czyli z pokolenia Dawida, bo Dawid był synem Jessego. I tą różdżką, to pięknym zielonym, tą piękną zieloną odnóżką jest oczywiście Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel. Tak więc tutaj można powiedzieć, przez posługę Samuela, o której słyszeliśmy rano, zaczyna się historia rodu Dawida, z którego później będzie pochodził Mesjasz. I można sobie to powiedzieć do porannego rozważania, że rzeczywiście, zobaczcie, ten mały krok Samuela, który posłuchał Pana i poszedł namaścić Dawida na króla w przyszłości, po prostu nie tylko pociągnął za sobą to, że Dawid królował, ale również to, że właśnie rozpoczął się ród, z którego będzie pochodził Mesjasz, który wyzwoli Izraela z niewoli już nie tylko egipskiej, z niewoli ludzkiej, ale z niewoli grzechu i śmierci. I pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy czy w uszy, kiedy czytałem ten tekst, to popatrzcie, ten Dawid był ostatni z ostatnich. Do tego stopnia, że nawet nikt nie zwracał na niego uwagi, nikt go nie brał pod uwagę. To był taki kopciuszek. 7 synów sobie siedziało z ojcem, popijało jakąś tam kwaśnicę, przyszedł Samuel, no to zrobili ognisko, upiekli barana, a ty młody idź pasać owce, nie? I nikt go nie brał pod uwagę. Jest podobna historia z Gedeonem. Gedeon, kiedy anioł przyszedł do niego i powiedział, ty wyzwolisz Izraela z niewoli, czy też od Amalekitów, które najeżdżają wasz kraj. Gedeon odpowiada temu aniołowi, przecież ja jestem ostatni z rodu mego ojca. Wszyscy moi bracia są na wojnie, a ja tutaj młócę zboże i właściwie zaraz je schowam, bo Amalekici przyjdą i wszystko zabiorą. Ja się do tego nie nadaję. I tu jest błąd, bo zobaczcie, jak czytamy Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, to Pan Bóg nie wybiera tych, których my byśmy wybrali. Zresztą to było dzisiaj sprecyzowane, że Pan Bóg nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. Pan Bóg wybiera bardzo często to, co ostatnie, to, co w oczach ludzkich pogardzane, to, co najsłabsze. I widzieliśmy to w tym opisie, ale chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na Dawida. No bo nie pozostaje to bez oddźwięku w sercu człowieka. Ten Dawid, który był pogardzany przez swoich braci, zresztą ta pogarda jest jeszcze w pewnym fragmencie opisana, kiedy Dawid walczy z Goliatem i przychodzi na to pole, a jego najstarszy brat Eliab mówi, po coś mi znowu przyszedł, po co ty się w ogóle pętasz pod nogami? I stąd jak dorośli rozmawiają. A tak więc widać, że jak go traktowali, jako takiego chłopca na posyłki, nawet ojciec patrząc na niego, mówi, nie, to na pewno, to już wszyscy moi synowie, no jeszcze jeden jest taki wyrzutek gdzieś tam na polu, ale to nie ma co się nim zajmować. I tak sobie myślę, że księże Andrzeju, kluczem do relacji między Panem Bogiem a Dawidem, albo Dawidem a Panem Bogiem, jest poszukiwanie akceptacji, czyli poszukiwanie Ojca. Ojciec, który mnie odrzucił, który wybrał wszystkich braci, a mnie gdzieś tam zostawił do pasania baranów, ja tęsknię za tym Ojcem. I widać to w historii relacji Dawida do króla Saula. Bo ta relacja rozpoczyna się od tego, słyszeliśmy, że
Dawid został napełniony Duchem Świętym i coraz bardziej ten Duch Święty w jego życiu się ujawnia. Ta relacja rozpoczyna się od momentu, kiedy Dawid wychodzi do walki z Goliatem. Znamy tą historię, że tam tych biednych Żydów nękają Filistyni. Filistyni to jest taki ciekawy kraj, zresztą od nich się wzięła nazwa Palestyna. To jest właśnie grecka nazwa Filistynów. To byli ludzie morza. Oni mieli w tamtych czasach, czyli 1000 lat przed Chrystusem, jakieś takie niesamowite umiejętności wyrabiania broni, wykorzystując do tego żelazo, które gdzieś tam się pojawia, jakąś miedź i pewnie jakieś inne jeszcze materiały, które dają im przewagę nad wrogiem. Tak więc właściwie byli niepokonani. Niektórzy ich nazywali ludźmi morza, bo mieszkali, zamieszkiwali cały pas nadmorski od Tyru i Sydonu aż do Gazy. No i cały czas tych Izraelitów nękali. Byli niezwyciężeni. No i całe to wojsko Saula się mierzy z tymi Filistynami i nic. No i wreszcie ci Filistyni tak szyderczo mówią: to my wystawimy jednego zawodnika i wy wystawcie. Kto kogo pokona, ten wygra. No i wystawili Goliata, no i wszyscy zadrżeli, jak ten Goliat wyszedł. A Dawid, natchniony przez Ducha Pana, mówi, poszedł do Saula i mówi: ja go pokonam. No to Saul mówi: dajcie mu zbroję. No to jak go ubrali w tą zbroję, to się załamał i padł pod ciężarem tej zbroi. Mówi: nie, ja sobie poradzę. No i wziął proszę, pomodlił się do Pana Boga i pokonał tego Goliata. Sposobem. I wtedy zaczyna się historia Dawida i Saula. Bóg zapłać serdecznie, dziękujemy. I Saul coraz bardziej zaczyna zwyciężać, staje na czele wojsk Saula. Dawid, przepraszam. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Dawid szukał w Saulu ojca. On bardzo starał mu się przypodobać. I właściwie miał taką cechę, że wszystko odnosił do Saula, robił wszystko, żeby tego Saula zadowolić, żeby znaleźć akceptację w jego oczach. A im bardziej się starał, tym mniej tej akceptacji zdobywał w oczach Saula. Dlaczego? Dlatego, że wkrótce pojawiła się zazdrość. I tutaj, moi drodzy, historia tych dwóch panów to jest historia też różnych grzechów, o których sobie też powiemy. I pierwszym z tych grzechów jest zazdrość. Czemu? Przez kobiety oczywiście. Bo kiedy Saul wracał z walki, to kobiety krzyczały: Saulu, Saulu, pokonałeś tysiące. No i Saul taki dumny, prawda, super tutaj w ogóle, nie? Jak Mojżesz, o. No i zaraz później szedł Dawid za nim, a te kobiety, zamiast poczekać chwilę, aż ten Saul przejdzie, to przy Saulu krzyczą: a Dawid dziesiątki tysięcy. No i wiadomo, nie? Saul wziął. No i postanowił zgładzić tego biednego Dawida. I cała historia Saula i Dawida to jest polowanie króla Saula na Dawida. Najpierw, kiedy ten Dawid grał sobie na harfie, to Saul wziął dzidę i chciał go przybić do ściany, no ale nie trafił. Następnym razem wykombinował: sposobem go wezmę. Podetknę mu moją córkę, no i ta córka go tam otruje. No ale córka, to Mikal się nazywała, zakochała się w Dawidzie, a nie było to, żeby go otruć. No to później mówi coś tam jeszcze i cały czas, cały życie na niego polował. I zobaczcie, jak zazdrość, a to jest taki grzech, który nic nie daje, a serce boli, jak zazdrość zniszczyła piękną tą relację i współpracę tych dwojga. I ostatecznie doprowadziła Saula do śmierci, bo po prostu Saul tę walkę przegrał. Przegrał też i tak jak słyszeliśmy w tym fragmencie, stracił w oczach Pana i Pan odsunął od niego swoje błogosławieństwo. A Dawid cały czas starał się odnaleźć akceptację w oczach Saula. Szukał po prostu ojca, szukał tej akceptacji, której nie miał w domu, wśród braci, a nie mając akceptacji, nie miał poczucia własnej wartości, nie miał tożsamości, nie miał punktu wyjścia. I teraz, moi drodzy, bo można by to odnieść do naszego życia i powiedzieć, że dzisiaj rzeczywiście wielu z nas brakuje ojca,
nawet jeżeli ten ojciec jest, to fizycznie często jest nieobecny, albo psychicznie, albo mentalnie, albo go po prostu nie ma. I można by powiedzieć, że nasze życie bardzo często przypomina taką szamotaninę, bo szukamy swoich korzeni. Zresztą po hebrajsku mężczyzna, rodzaj męski, to jest zakar. Kobieta to jest nekeba. Tam mamy kilka określeń, między innymi ten ish i ishak, ale ja tu się nad innymi skupiam. I hebrajski wyraz pochodzi od wyrazu tożsamość. Zakar to jest pamięć, dokładnie pamięć. Czyli ojciec przekazuje poprzez pamięć z pokolenia na pokolenie tożsamość. Ja mam do czego się odnieść, mam taki korzeń. Jak tego brakuje, to człowiek tak jak taki krzak gdzieś na wietrze. Nie ma korzenia, tu go wyrwie, tu go tam gdzieś ten wiatr porwie, tu coś, tu coś, tu coś. I to widać w życiu Dawida. On cały czas szuka. Szuka akceptacji, szuka swoich korzeni, szuka też po prostu takiej tożsamości. I my jesteśmy w podobnej sytuacji. I teraz co się pojawia w życiu Dawida? Pojawia się Pan Bóg, który daje człowiekowi poczucie oparcia. Nawet gdyby nasz ojciec nas zawiódł, nawet gdyby zawiedli nas przyjaciele, nasza rodzina, nasi bliscy, nawet gdybyśmy byli odcięci od korzenia, to Pan Bóg przychodzi z tym darem tożsamości, z darem zakorzenienia, z darem akceptacji i miłości. I to jest niesamowite. I w Biblii to jest wielokrotnie podkreślone. Podam tylko dwa przykłady. W Izraelu, w Jerozolimie jest taki instytut Yad Vashem. To jest instytut, który ma upamiętniać tych wszystkich, którzy zginęli w czasie Holokaustu, w czasie w obozach, w Auschwitz, w innych obozach koncentracyjnych. Całą wspólnotę żydowską. I sprowadza się to, oprócz różnych takich aktywności, jak na przykład Sprawiedliwie wśród Narodów Świata, do tego, żeby odnaleźć ich imiona. Szuka się świadków, bada się, prowadzi programy badawcze, żeby odnaleźć imiona tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że naziści zamienili te imiona na numery. Na pasiakach, nie tylko Żydzi, ale no też Polacy czy inni w obozach koncentracyjnych, mieli numery. A mówiłem już, jak bardzo u Żydów ważne jest imię i też pokolenie i tożsamość i rodowód. I dlatego stara się przywrócić te imiona tym, którzy po prostu zginęli. Jako bezimienni, jako ponumerowani. I Yad Vashem, czyli to nazwa tego instytutu, znaczy po prostu imię. Imię, ręka i imię. Jest to fragment księgi proroka Izajasza, które mówi, nawet gdy stracisz swoje imię, to ja, Pan Bóg, dam ci nowe imię. I drugi fragment, to jest fragment z Apokalipsy świętego Jana, gdzie mamy 7 listów do kościołów. Tak na marginesie zwróćcie uwagę, że wszystkie te kościoły są w Azji Mniejszej, gdzie dzisiaj już zupełnie chrześcijaństwo nie istnieje. To jest niesamowite, że przez pierwsze 7 wieków to chrześcijaństwo do czasów właściwie wyprach muzułmanów. To chrześcijaństwo rozwijało się tam, gdzie dzisiaj nie ma po nim śladów, czyli w dzisiejszej Turcji, Syrii, Liban, te rejony. Irak, Iran. I tam w listach do tych 7 kościołów mamy takie zdanie, że kto zostanie wierny, temu dam biały kamyk, a na nim będzie wypisane jego imię. Niesamowite to jest w ogóle w Biblii, jak się głębiej do tego zajrzy, to zobaczymy, że Pan Bóg nadaje człowiekowi nowe imię, które sprawia, że człowiek odzyskuje wartość, tożsamość, staje na nogi i idzie prosto dalej. Zwróćcie uwagę na to takie znamienne zamienianie imion. Byłeś Abram, ale teraz, kiedy zawarłeś ze mną przymierze, będziesz Abraham. Byłeś Sara, będziesz Saraj. Byłeś Jakub, ale kiedy walczyłeś z aniołem, otrzymujesz imię Izrael. Izrael to jest ten, który walczy z Bogiem. Wraz z Bogiem, o tak można to interpretować. Saul staje się Paweł, i tak dalej. Szymon staje się Piotrem. Czyli zobaczcie, to jest niesamowite, bo to można powiedzieć historia sprzed 3000 lat tego Dawida, ale to jest
takie piękne, aktualne również dla nas, którzy mamy problemy z tożsamością, w sensie po prostu własnych korzeni, własnego poczucia wartości, bo niestety te relacje rodzinne są, delikatnie mówiąc, eufemistycznie zachwiane. I Pan Bóg przychodzi z pomocą i pokazuje, że On może człowiekowi nadać nowe imię, przywrócić mu tożsamość, poczucie wartości, sprawić, by stanął na nogi i by stał się pełnowartościowym partnerem. To tak jeszcze nawiązanie do tego, co mówiłem rano. Dlaczego tak ważne jest, żeby nie być smutnym, nie pogardzać sobą, nie mówić bez sensu, jestem straszny, straszna, nic ze mnie nie będzie. Dlatego, że jak ja z takim nastawieniem wchodzę w jakąkolwiek relację, szczególnie w taką relację miłości, tak, wchodzę w jakiś związek, to zawsze będę pozwalał, żeby mnie raniono. A nawet czasami będzie to taka postawa, że no przecież mi się nic innego nie należy, no jestem beznadziejny, no to po prostu otrzymuję to, co najgorsze. Czyli zobaczcie, my nie jesteśmy w takim razie zdolni do, już nie tylko do realizacji pięknych planów Bożych, których Bóg nam powierza, ale w ogóle do jakiegokolwiek partnerstwa, bo stajemy się ofiarami. I teraz w życiu Dawida przychodzi ten moment, kiedy Pan Bóg daje mu się odkryć jako jego ojciec. Jako ten, który idzie przed nim, dokonuje cudów i sprawia, że od pucy buta do milionera. To znaczy, że był pasterzem, a właściwie zostaje królem nad Izraelem. To jest niesamowite. Tam można poczytać, tam wiele wydarzeń, jest te polowania wspólne na siebie wzajemne. Historia przyjaźni Jonatana i Dawida i inne rzeczy. Ale ostatecznie prowadzi to do tego, że Dawid, widząc działanie Pana Boga w swoim życiu, odkrywa, że to jest on jest jego ojcem. On jest tym, który go prowadzi i on jest tym, który daje mu siłę, żeby po prostu stanąć na czele Izraela. Żeby być namaszczonym królem. Czyli żeby być Bożym pomazańcem. I takim apogeum tego jest, kiedy Dawid zdobywa Jerozolimę, to sprowadza do Jerozolimy Arkę Przymierza. Ta Arka Przymierza zawędrowała z Izraelitami przez pustynię. Później przez jakiś czas, kiedy ją sprowadzali do Jerozolimy, przebywała w Kiriat Jearim, które dzisiaj nazywa się Abu Gosz. I jest to miejsce pokazywane jako Emaus. To też te dwie historie się niesamowicie łączą ze sobą. I w pewnym momencie Dawid chce tą Arkę Przymierza sprowadzić do Jerozolimy. Może króciutko, co to jest Arka Przymierza? Arka Przymierza, szczęść Boże. To jest ta tablica z dziesięciorgiem przykazań, to co wczoraj wcześniej mówili, które Mojżesz otrzymał na górze Syna i one były na namiocie spotkania. Znak obecności Pana Boga pomiędzy Izraelitami. I kiedy jest opis wprowadzenia tej Arki Przymierza do Jerozolimy, to wygląda on w ten sposób, że Dawid jako król, wyobraźcie to sobie, z całym swoim towarzystwem, ubrany tylko w lniany efod, on po prostu tańczy, śpiewa z radości, skacze przed tą Arką i ilekroć niosący Arkę posunęli się o 6 kroków, tylekroć składali ofiary. Zabijali woła, to zobaczcie, co tam się działo, to już tak na marginesie. Ale zwróćmy uwagę na tego Dawida, on po prostu cieszy się. On wreszcie odzyskał ojca, to znaczy wreszcie zobaczył, że jest akceptowany, kochany, że jego życie ma sens i wielkie znaczenie. I skacze z radości. No i tutaj się pojawia ten dramat z jego żoną, z Michal, córką Saula. Bo ona, patrząc na to, co ten chłop wyrabia, jej mąż, który jest jednocześnie królem Izraela, wzgardziła z nim w sercu. To jest niesamowity dramat, bo on mówi, czemu ty? A ona mówi, co ty robisz, chłopie? Daj spokój, ty się zachowujesz jak głupek, nie? A on się cieszył z bliskości Pana Boga. I jest taki dopisek na koniec tej historii, że Michal pozostała bezpłodna do końca swojego życia. Zobaczcie, wzgardziła Bogiem, który jest dawcą życia i w tym momencie nie otrzymała tego błogosławieństwa, nie otrzymała życia. A to tak na marginesie, to jest apogeum. Dawid cieszy się, wszystko pięknie, wspaniale.
jest akceptowany, chciany, kochany, czuje to i mówi, wreszcie mam ojca. I można by powiedzieć, że historia na tym fajnie gdyby się skończyła. Jak to czasami z nami jest, że człowiek, na przykład ktoś bliski umiera i mówi, jejku, Panie Boże, tak pięknie to życie wygląda, czemu on już umarł? I myślę, że mogę się odważyć, żeby powiedzieć, że dobrze, gdyby Dawid wtedy umarł. Ale nie, znaczy nie dobrze, nie. Znaczy Pan Bóg ma swoje plany, tak? I Pan Bóg wyprowadza dobro, to co powiedziałem na początku, także Pan Bóg sobie poradzi z tym wszystkim. Ale no niestety, Dawid sobie żyje dalej, przyzwyczaja się do tej Bożej obecności i zaczyna fikać. No i od tego momentu to jego życie to jest taka równia pochyła. Zdobywa Jerozolimę, wszystko pięknie, wspaniale. I zobaczcie, zapomina o Bogu Ojcu. Zaczyna żyć po swojemu. Grzech czyha u jego wrót i wreszcie, wrót jego serca i wreszcie go dopada. To jest trochę tak, jak Pan Jezus przychodzi do apostołów po wodzie i oni się go strasznie przestraszyli. Piotr mówi, jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi przyjść do siebie. I Jezus mówi do Piotra, chodź. I Piotr wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. I patrzy na tego Jezusa. Ale w pewnym momencie spojrzał pod swoje nogi i zobaczył, jejku, co się dzieje. Ja idę po wodzie, przecież to niemożliwe. No i rzeczywiście, i zaczął tonąć. Stracił Jezusa z oczu i zaczyna tonąć. I to samo przychodzi na Dawida. Przez wygodę, przez przyzwyczajenie i przez nudę. Historia z Batrzewą rozpoczyna się od takiego zdania. Wtedy, kiedy królowie wyruszali na wojnę, wyruszył też i Joab, by walczyć z wrogami. Dawid zaś został w swoim pałacu. No po co ma się chłop męczyć gdzieś tam w namiocie, jak ma swoich ludzi? On sobie wybudował pałac nie po to, żeby stał pusty, tylko żeby w nim siedzieć i się dobrze bawić. Czyli zobaczcie, chłop w pewnym momencie stwierdza, ja już się nie muszę starać. No dobra, to jest mój lud, ale sobie poradzą. Ja mogę się teraz bawić. Jest taka historia w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus przestrzega, mówiąc, że pewnemu gospodarzowi dobrze obrodziło pole, no to on mówi sobie, wybuduję spichlerze, zbiorę to wszystko, będę strasznie bogaty, nie będę musiał nic robić i powiem sobie, jedz, pij i używaj. I Pan Bóg mówi do niego, głupcze, jeszcze dzisiaj zażądają od Ciebie Twojej duszy. To jest taka pułapka, kiedy człowiek mówi, a mi już wystarczy, ja już nie muszę pracować nad sobą, a już nie będę, już nie jest źle, jakoś sobie poradzę. Niestety wtedy otwieramy duszę na pokusy złego ducha. Dawid był wygodny, nudziło mu się, nie miał co robić, no bo wszyscy poszli walczyć. I zamiast walczyć wraz z nimi, to poszedł sobie, no i zły duch już tutaj zadziałał. W ten sposób, że w jego basenie kąpała się piękna kobieta, oczywiście nago, no i Dawid mówi, no kurczę, jak to tak, nie? No kazał przyprowadzić sobie tą kobietę, współżył z nią, poczęło się dziecko. Tak więc zobaczcie, znowu jakiś banał, w cudzysłowie banał, bo można powiedzieć, no co to takiego nuda, nie pójdę tam walczyć, a posiedzę sobie odpocznę, nie? Po co mam iść na pielgrzymkę, jak mogę sobie posiedzieć tutaj, ten, nie? Wiecie, tu. Pianka, zimna, piwko, nie wiem, plaża, wow, nie? Po co mam się wysilać? I tak jak przez banał zazdrości dochodzi do dramatu pomiędzy Saulem, który która to zazdrość jest strasznie go niszczy, a Dawidem, tak samo tutaj przez banał nudy, lenistwa, takiego właściwie nic złego się jeszcze nie stało, tak? Ale przez tą nudę, lenistwo, no, dochodzi do strasznego grzechu, do grzechu gwałtu, a później, kiedy dziecko się poczęło, to zaraz dojdzie do grzechu zabójstwa. Ale tu jeszcze chcę zwrócić uwagę, zobaczcie, w dobrym można się zatrzymać, tak? No nie chce mi się, to już nie robię, dobra. Ale w złu, kiedy człowiek radykalnie nie przetnie pewnych rzeczy, nie obróci się o 180 stopni, to człowiek się nie zatrzyma. Samo z siebie się to nie zatrzyma. Będzie brnęło coraz dalej. No i wtedy, kiedy ten chłop się dowiedział, że ta Batrzewa poczęła dziecko, to żeby nie było afery, no to każe przywołać z wojny tego jej męża, Uriasza Hetytę, w takim ogromnym skrócie,
No i mówi, chłopie, weź tutaj się napij, później idź do domu, no i służyć ze swoją żoną. A Uriasz mówi, nie, ja będę leżał na progu. No to później go upił, nie? Mówi, tam weź się napij wina, chłopie, wracaj do domu. I ten. A Uriasz nie. No to wtedy co? Zamiast powiedzieć, Uriaszu, kurczę, stało się zło straszne, pokutować i w ogóle się nawrócić, no to on mówi, przez Uriasza daje list do dowódcy jego, mówi, postawcie go tam, gdzie najbardziej biją, później ucieknijcie od niego, żeby zginął. I zobaczcie, jak ten grzech po prostu procentuje. Jak człowiek się nie nawróci, to grzech wciąga coraz bardziej. Można sobie przypomnieć własne takie rzeczy, jakieś drobiazgi niby, nie? Tutaj jakieś drobne kłamstwo, małe wagary, a później, a gdzie byłeś? A nie, za coś tam, a tego. No i tak się z tego staje, z drobnej rzeczy, wielkie, wielkie, straszne rzeczy. I to jest też w życiu Dawida. I dlatego powiedziałem, że od tego momentu rozpoczyna się taka równia pochyła w jego życiu, od kiedy uwierzył w siebie, kiedy stracił Boga ze swoich oczu i kiedy po prostu wszedł w grzech, i to bardzo, bardzo mocno. Ale to, co, od czego zacząłem, Pan Bóg i na tym wszystkim bazuje i na tym wszystkim, mimo tego wszystkiego, człowieka nie skreśla i wyprowadza jakieś dobro, ogromne dobro, wtedy, kiedy człowiek się nawróci. Bo tak też dzieje się z Dawidem. Przychodzi prorok Natan, opowiada mu historię o gościach, którzy przyszli do pewnego bogacza, ale szkoda mu było wziąć ze swoich stad, żeby im zrobić kolację, jakiegoś baranka, i zabrał jedyną owieczkę, czy tam baranka, jakiemuś biedakowi, który, dla którego to była cała wartość. I Dawid wykrzyknął, w godzinie śmierci Natan mówi, to jesteś właśnie ty. I dochodzi do nawrócenia Dawida. Ale co jest konsekwencją tego? Konsekwencją tego, poza śmiercią tego potomka i innymi, jest to, że Dawid nigdy nie zbuduje świątyni dla Pana. Dawid zdążał i zmierzał do tego, żeby mieć Pana Boga koło siebie. Sprowadził arkę. Chciał wybudować świątynię, mówiąc, ja mieszkam w pałacu, a arka Pana przebywa w namiocie. I zbiera materiały i wszystko. Ale na skutek jego grzechów Pan Bóg powiedział, nie zbudujesz mi, bo jesteś krwawym władcą, bo dopuściłeś się wielu grzechów. I dopiero to w świątynię zbudował jego syn Salomon. Ale zobaczcie, to do czego Dawid zmierza, co byłoby ukoronowaniem tego odkrycia relacji do Boga jako do Ojca, przywrócenie mu tożsamości i wartości, nie sprawia się, do tego nie dochodzi. I myślę, że mimo całej świetności jego panowania, całej wspaniałości, całego splendoru, bo rzeczywiście Izraelici do dzisiaj się odwołują do Dawida, jako do tej królewskiej dynastii, dynastii, z której pochodzi Mesjasz, to właśnie tego brakuje, że nie udało mu się wybudować świątyni, gdzie byłby czczony Bóg, który przywrócił mu poczucie bycia synem, poczucie bycia kochanym i akceptowanym. Tak więc taka jest ta historia Dawida i myślę, że to jest też i nasza historia, która uczy nas tego, że nawet gdyby nasi ojcowie, nasi rodzice zawiedli, nawet gdybyśmy zostali zdradzeni, nawet gdyby najbliżsi nas przekreślili, to Pan Bóg przywraca nam poczucie tożsamości, bycia kochanym. Drugiej rzeczy uczy nas takich, że grzech wielki i straszne rzeczy wchodzą przez jakieś banały do naszego życia. Tak więc patrząc na te banały w cudzysłowie, trzeba je też odkręcać, nie czekać aż się samo załatwi, bo jak w złu człowiek radykalnie nie zmieni swojej postawy, to zło będzie człowieka coraz bardziej wciągało. I wreszcie trzecia rzecz to taka, że owszem, ponosimy konsekwencje swoich grzechów i konsekwencją grzechów Dawida było to, że nie cieszył się tym, że Pan Bóg przybywał w świątyni, którą by on wybudował, bo do tego nie doszło. Ale mimo wszystko Pan Bóg po grzechu nas nie przekreśla. I tak jak widzimy to w historii zbawienia, która prowadzi ostatecznie do narodzin Jezusa Chrystusa, Mesjasza w Betlejem, Pan Bóg z tej ludzkiej historii potrafi wyprowadzić dobro, nawet gdybyśmy my byli nędzni. Kiedy człowiek zaufa Panu Bogu, Pan Bóg wyprowadza dobro nawet z naszych złych wyborów, naszych grzechów. I jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na początku. Pan Bóg dzięki swojej miłości potrafi prosto pisać na krzywych liniach ludzkiego życia. Amen.